Na starcie chciałem wam dodać, że co 100 łapek będę wam podawał kordy jednego bacona. Także zostawiajcie łapki, a na 1000 łapek dam wam kordy staka i 48 premium case'ów. Także łapkujcie, no i zapraszam was już na wstęp. Pozdro. Siemaneczko mordeczki, z tej strony Zombieczek. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam się dla was odcinek, którym po raz kolejny pobiłem otwieranie premium case'ów. Otworzyłem na tym odcinku 6000 premium case'ów, które zasponsorował Balikowski. To już wam pokażę tutaj w slash topki, bo naprawdę kwota, którą on wydał na tę edycję Dragona, jest niesamowita. A jest nią prawie 2500 zł. Ja szczerze sam bym nie wydał tyle na Minecrafta, ale są to jego pieniądze i jego decyzja i jego odpowiedzialność. Więc co? Osoba, która wygrała premkę z poprzedniego odcinka, screen znajdziecie w opisie. Tak samo w opisie macie linka do akcji charytatywnej dla pani Krystyny. Jest to mama mojego widza, która potrzebuje pomocy w leczeniu, ma ona raka piersi. Ja sam wpłaciłem 20 zł. Nie jest to dużo, nie jest to mało. Myślę, że jak na pierwszą wpłatę do pani Krystyny wystarczy. Postaram się coś jeszcze tam wpłacić, także poprosiłbym was, abyście wpłacili. No nie wiem, wystarczy złotówka, no jakieś po prostu wiecie, małe kwoty, aby ruszyć tą akcję, będzie super. No i co, chciałbym pozdrowić także osoby, które wiecie, wspierają mnie na live'ach. Kurde, zapomniałem coś sobie, wspierają mnie na live'ach, dają jakieś itemy. Oni się wyświetlają także teraz na ekranie, więc bardzo, bardzo wam dziękuję. No i co, zostawcie suba, łapkę w górę i elo, do odcinka. Okej, mordeczki, my już jesteśmy tutaj w tym miejscu z Balikowskim, gdzie będziemy otwierali te premium case'y. Na tą okazję założyłem specjalnie nową gildię, ona nazywa się SZ, czyli Sam Zombiaczek. Kordów wam tych itemów nie będę pokazywał, także co, Balikowski, przywitaj się. To jest właśnie ta osoba, która okradła rodziców na, uwaga, 2424 zł. Czajcie bazę, gościu wydał tyle na premium case'y, to jest po prostu niebotyczny rekord, także co, ja wam tutaj pokazuję, ile mamy tych premium case'ów, bo mamy ich tutaj, tyle. No, nie chcę mi się tego liczyć, ile dokładnie, ale tu jest cała skrzynka, więc co, myślę, że możemy już po prostu przejść do otwierania, także co, Balikowski, bierzemy to i otwieramy, nie? Ja biorę górną skrzynkę. Dobra, to ja biorę dolną, czat, znaczy czat, Boże, czemu? Przyzwyczaiłem się z live'ów w ogóle i teraz bardzo często mówię czat, za co was bardzo, bardzo przepraszam w tych odcinkach. Też właśnie słyszałem. Ale kurczę, Felek, no, jestem naprawdę... Dobra, przeczyścia sobie Minecrafta. Jestem naprawdę w szoku, że po prostu Balikowski wydał tyle pieniędzy na to, żeby potwierać sobie skrzyneczki w Minecrafcie. To naprawdę dla mnie coś szalonego. Ja bym na pewno tyle nie wydał. Możecie w sumie napisać po prostu w komentarzu, czy jeśli wy byście mieli dysponowali takimi pieniędzmi jak Balikowski, czy wy przeznaczylibyście je na premium case, czy na coś innego. Przypominam także, że w opisie macie, kurczę, taki link do pani Krystyny, która potrzebuje pomocy. Fajnie było, gdybyście tam wpłacili po prostu jakąś złotóweczkę, bo jest to mama mojego widza, któremu bardzo bym chciał pomóc. Chociaż tym, że po prostu gdzieś tam akcję charytatywną ruszę do przodu. O, widzicie, tam Balikowski wpłaci. O, no, no. Nie, zbieraj póki co, wiesz? Póki co zbieraj. Więc naprawdę byłoby fajnie, gdybyście po prostu trochę wsparali tą panią Krystynę i pomogli mamie Ufa, tak, bo to chyba Ufo do mnie napisał, czy po prostu pomógł. Mogę wpłacić około 1000 zł. No, Balikowski, wiecie, świr minecraftowy, on tutaj na pewno wesprzeł. No, chłopak ma serduszko. No, jeśli... bo ja i tak wspierałem, wczoraj właśnie wysłałem 1000 zł, bo nie miałem co robić. No właśnie, więc widzicie, jeśli gościu wpłaca 2500 zł na Minecrafta, żeby potwierać sobie skrzyneczki tutaj z jakąś osobą, która nagrywa odcinki i streamuje, no to jest po prostu coś niesamowitego, więc myślę, że takie osoby fajnie, że są na świecie. Znaczy, nie tyle fajnie, że wydają tyle na Minecrafta, ale fajnie, że po prostu pomagają, więc pamiętajcie, pomaganie to warta rzecz. Sam zresztą wpłaciłem, że około 200 zł charytatywnie na live'ach, bo wam to obiecałem i po prostu jakby ktoś nie wierzył, no to może przeglądać sobie poprzednie odcinki, tam dowody są i screeny moich płet. Bacon? No mi 5 rzucaków już wypadło z dwóch staków premium case'ów. Cztery. No, kurde, jestem ciekaw, co, ile będzie strange i tak dalej. Ale dużo dropi tak w ogóle rzucaków, bo mi dropło, samemu mi dropło 32. Tak? Ja mam 5 na razie z 3 staków premium case'ów. Ale chodzi mi, jak nagrywałem innym razem. A, chyba że tak. No nie wiem, póki co to ja tutaj widzę pełne emeraldów i kurde 3000 innych rzeczy, także... Ja tutaj zamuruję. Okej, dobra, czekaj, ja tu wrzucam wszystko. Mam nadzieję, na tych skrzynek nam starczy, bo ja tutaj, kurde, nakopałem drewno na stak skrzynek, ale coś mi się wydaje, że to i tak będzie za mało, więc będzie trzeba chyba... Nie, starczy się, na pewno nie. No, będzie trzeba przerwać odcinek i po prostu w pewnym momencie iść. Ja pójdę. Znaczy, po prostu pójdziemy razem w sumie, bo to razem otwieramy, więc razem trzeba czynić te honory, że tak to ujmę przy otwieraniu tych premium case'ów. No, kurde, ile? Ja dopiero otworzyłem 5 staków premium case'ów, a... 9 rzucaków.
No ja mam 5, także no na razie nie średnio, więc ja sobie chyba wezmę aż bacona do eku. O, wezmę sobie bacona do eku, żeby mi się stakował. I co, dobra, otwieram to dalej. Powiem wam tak, na pewno będę przyspieszał trochę ten odcinek, dlatego że po prostu on by no trochę za długi był. No właśnie, byśmy po prostu otwierali go chyba, znaczy ten odcinek by trwał 30 minut, także co? Ja wam teraz zrobię krótkie cięcie i od tego momentu przyspieszam, także no. Macie, macie teraz przyspieszone tempo i tyle. Dobra mordeczki, my już jesteśmy tutaj prawie w połowie tego otwierania premium case'ów. Patrzcie, tutaj balik, kurde, skacie jak jakiś porąbany, nienormalny, więc jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, możecie napisać w komentarzu 123 balikowski. Dawam to szansę na wygranie premki w kolejnym odcinku. No i patrzcie, tutaj już mamy prawie całą skrzynkę, znaczy tu już została prawie cała skrzynka, więc jesteśmy, tak jak mówiłem, prawie w połowie. No i co, ja was zapraszam znowu do oglądania i znowu wam po prostu przyspieszę, bo samo otwieranie z gadaniem byłoby po prostu nudne, także... No, no, więc przyspieszamy.
Dobre mordeczki, my już jesteśmy tutaj na końcu odcinka z Balikowskim. Balikowski, przywitaj się ponownie. Przywitaj się, a nie tak patrzy się na mnie jak dzik na sosnę. Dobra, uznajmy, że się przywitać. Ja wam tutaj pokazuję, mamy całą skrzynkę emeraldów bloków. Tyle pozbieraliśmy z tych tutaj wszystkich. Ja jeszcze dorabiam. No właśnie, tam Balikowski jeszcze dorabia i wspólnie tutaj dorabiamy. Obstawiam, że jest pewnie jeszcze druga ilość tyle tych emeraldów po prostu w skrzynce, w skrzynkach pakowanych, bo nie wiem, mogę wam tutaj pokazać. Znaczy no, może nie, no 1/4 gdzieś mniej więcej tego, bo są, wiecie, takie emeraldy luźne po stakach. Tutaj mamy półtora skrzynki setych, półtora skrzynki stręży, także jest to też naprawdę niesamowita liczba. O, blok. I w Ender... Co blok? Czego blok? Tak, bloków tych emeraldów. Blok. A, no i w Ender części mam chyba najciekawsze. Mam tutaj 4,5 staka prawie rzucaków oraz stak i 6 baconów wraz z 6 stakami premium case'ów. Więc myślę, że aktualnie zostałem bogatszym graczem. Najbogatszym graczem na tej edycji Dragona. Także co, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli ktoś dotrwał, jest ktoś naprawdę bardzo wytrwały, to napiszcie w komentarzu po prostu hashtag koniec, bo no, ci co dotrwali tego momentu, no to naprawdę są przekozakami i lubią mnie naprawdę oglądać. No i co, ja się z wami żegnam i do następnego odcinka. Pozdro. Para.